na YouTube'a azylanci z Polski w Szałasie, w parku. Ja tu 15 miesięcy spędziłem. Ty, Darek, spędziłeś ile? No, 3,5 miesiąca. 3 miesiące, dopiero dali ci kwaterę. No, o, kwatera. Także ja praktycznie z trasy wracam. Dopiero dzisiaj. Po pół roku prawie, tak? No nie, prawie po przeszło 5 miesiącach oddali mi dowód i legitymację dziennikarską. Także, no, musiałem zrobić troszkę kilometrów. Praktycznie to chyba z 80 tak. Za mną. I powrót jeszcze z 50 przede mną. Także no, troszeczkę i zmoczony, i spocony, i tak dalej, i tak dalej. Nie, w marcu dali. Żeby ten dowód odzyskać, to trzeba było, kurczę, ja nie wiem, jako zakładnik i legitymację prasową. To tak jak... Nie w marcu dali kwaterę 26, a 13 lipca wyrzucili pod pretekstem, że ja nie dostałem azylu. No ja tylko dostałem pismo, że będzie przesunięcie o 3 miesiące. W tej chwili niedługo będzie 11 miesięcy, gdzie normalna procedura to jest pół roku. I zapowiada się, że będzie jakiś skandal z tego. Znaczy oni 150 funtów dają niby zasiłku, prawda? Oni po prostu kleją głupa. Przez pierwszy miesiąc mi dali, a teraz od miesiąca już nawet jednego pensa. Dziś zapytałem tą panią oficer, gdzie są pieniądze, a ona mówi, ona nie wie, ona podglądu nie ma. No to kpina jest. No, jest tu tyle wydziałów, że nie wiem. Teraz jak mnie wyrzucili, powiedzieli, że bo nie dostałem azylu, czyli jeden wydział nie wie co o drugim, to jak im pokazałem pismo, o, to niech pan wynajmie, to będziemy panu zwracać 35 funtów. Co jest idiotyczne, bo przecież za 80 funtów to w Leste by tylko miał kwaterę przecież. Jest jedno wytłumaczenie. Albo kręcą zwyczajnie sobie lody, albo... Ignoranci całkowici, albo po prostu, ale skutki to albo, same. Albo tacy jak my jesteśmy im bardzo niepotrzebni. Niewygodni. Tak. Niewygodni. No... I to jest chyba najbardziej takie wytłumaczenie, żeby wtedy nas po prostu zniechęcić i tak jak ja, żebym wyjechał. Bo tu się rozchodzi o to, że to będzie musiał być duży skandal. No bo Tusk musi lecieć, premierzy, ministrowie. To jest jednak kpina z tym samodzierżawym uchwałem. Ja uciekłem przez Cechuszką. Rok więzienia co najmniej, ale prawdopodobnie łącznie 3, aby ci grzywny zamienili na 20 złotych. Nie, to znaczy się te grzywny, to jest fikcja, to jest takie... No fikcja, no ale wisi, no ja. Także tak. Oni mieli dylemat, jak ja dzisiaj powiedziałem, żeby odebrać dokumenty, to miała dylemat, jak ja powiedziałem, że jadę do Włoch i złożę tak samo wniosek. Tak. To mówi, a to nie mówi, damy. To damy, muszę menadżera spytać. To po prostu dla mnie. Ale to, oddali. Dla mnie to był śmiech. Dla mnie to po prostu była taka. No nie wiem, tak jakby dowód. Ja przez brak dowodu nie mogłem zagłosować. Także. No kpina. A mi co pozostało do posła UKIP z interwencją, z tym, że ta osoba, która się to niby mną opiekuje dla bezdomnych, nie może się dodzwonić do tej pani adwokat, będę musiał sam teraz dojechać. Pokażemy cały przybytek. Tak, łazienka. Cały przybytek tutaj, tu mamy, o, prysznic i łazienkę, toalet. Tutaj nasze pojazdy. Tutaj nasze pojazdy. W Londynie tu by nie szło. Tutaj Mercedes klasy S. Tutaj Romka, no kurczę, szałasy. Voyager. No tutaj, o, tutaj Romka szałas. Tu jest, kurczę, o, legowisko Romka. A tu było twoje. Tutaj był mój szałas. Tu pokażemy go teraz przykryty. O, odtąd się zaczyna. Przykryty liściami. No i to jest, o, było tego, no w tej chwili to już jest magazyn zrobiony, ale było po prostu, o, taka norka.
A tutaj jest spiżarnia. Tak. Do których się wiewiórki dobierają albo szczury. O, tutaj Romek okratował, żeby wiewiórki ani szczury się nie dostały. Jego kurcze nie ten. Tu także... żywnością nie potrzeba się wcale martwić. Także. Zaraz. Także po prostu cały dobytek. Co? No. No, o! Nie potrzeba się martwić. Czyli Romka, kurczę, spiżarnia tak. Pełna. No. Czyli zapas ma na zupy. Kanapek pełno. Tak, to za darmo. O. No dobra. Opis będzie pod filmikiem. No i tyle.